Cześć, tu Flipiński, witam was w kolejnym odcinku Szkoły Lola. Dzisiaj jest ze mną Deyuki. No, cześć. No i zapytamy go tam o kilka rzeczy, wiecie. No dobra, Deyuki, powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona pozycja? No, midlane oczywiście. Dobrze, że powiedziałeś o tą pozycję z Lola. Teraz pięć ulubionych champów, może jakieś? Ale nie muszą być Lamida tylko, nie? No nie muszą No być. dobra, no to Irelia, Katarina, Fizz, Yorick i Shell. Aha, czyli miesza ci się mid lane z top lane'em Tak, troszeczkę. to te. No dobra. Jakieś doświadczenie, ile mniej więcej grasz? Wiesz co, ogólnie zacząłem grać w lipcu 2 lata temu, ale mi się nie spodobała, ta gra mnie nie wciągnęła i tak w 2012 w czerwcu zacząłem tak grać, no już tak na poważnie, nie? Okej. A jakieś masz cele tutaj, wbić jakieś złoto, platynę, diament albo team rankedowy, coś? Daj spokój. Aha, no dobra. No dobra, to my ludziska widzimy się w... jak już będziemy wybierać piki. Okej, my już jesteśmy tutaj podczas wybierania czempionów. Ty gdzie idziesz? No, midlane chyba mamy, bo Katarinę piknęli. Weź sobie, my na razie jesteśmy tutaj na jakimś tam gównianym poziomie, to weź sobie postać, którą chcesz się nauczyć grać, może ja coś ci pomogę. Postać, którą chcę nauczyć się grać. No i którą będziesz tam chciał mainować do pozycji tej swojej, nie wiem, mid. Weź ja sobie jakiegoś APK w takim razie. AP, okej. Albo AD Castera, nie wiem, co tam, czym śmigasz na mida. Katarinę ci piknęli, ale masz zawsze tą rybę swoją, aczkolwiek ryba mnie wkurza. A wiesz, rybą to w miarę umiem grać, nie? Nie wiem. Ja sobie wezmę może Nidalkę. Kelel? Okej. To piknąć? No pewnie. Okej. Chociaż myślałem też nad Swainem, ale... O, Swain też jest bardzo fajny. Wydaje mi się, że Swain obecnie jest lepszy od Kennena w dzisiejszej mecie. Będziesz zły, jak mi źle katą pójdzie. No. Dobra, a on tutaj cię Katarina kojarzy chyba. Możliwe. Dobra, to my widzimy się, jak już będziemy w grze, ludzie. My już jesteśmy tutaj w grze, ja idę sobie z Dayuki na bota. Tak mi się wydaje, bo generalnie Jax się z nim zreconnectował. My tutaj mieliśmy jakieś tam drobne problemy techniczne. Wiesz co, dopóki tego Jaxa nie będzie, nie wiem, czy nie pójdę na topa. No okej, okej. Jak on nie wróci, to najwyżej tej gry nie wrzuci C. Okej, ale on zrekolektował, nie? O, już. A dobra, już się rusza, okej. Kogo by tu może być na lane? Na pewno Ashkę i Thresha mi się wydaje. I Trynda na solo pójdzie. No, jeśli ten... ich teamy mają jakiś sens, no to Ash plus Thresh. Chociaż wiesz, to nie są... jeszcze level. Co tu próbuję coś zlaskitować? No i mamy Thresha. No, zaczął z super tarczą. Jest moc. Dobra, nadciąga super wsparcie. Dobra, nie ma Ashki, także bijemy tego typa. Jako, że jest jeden na dwóch, powinniśmy go harasować. No i dobrze. Okej. Ty sobie to las hitu, ja będę takim pseudo supportem. Okay. Możesz się budować pod AD carry, możesz się budować pod AP. A nie, zobaczysz się jeszcze. Tylko powiedz mi wcześniej, to powiem ci, jaki build mniej więcej powinieneś mieć. Wiesz, ogarniał chyba, nie? To Hextech, Voa, Vota i Relaya czy coś. Wiesz co, na Kennenie nie opłaca się już budować Spellvampa. Pójdź sobie po prostu w damage. Okej. Okay. To co? Ale muszę mieć jakiś survi na początek, nie? Sorry, laję złożyć czy coś? Nie, po prostu kup sobie... kup sobie na przykład maskę i potem kup sobie z Relaya w zonie w jakiejś takiej kolejności, jak ci będzie odpowiadało. No dobra, dobra. Tak, żeby ale... było tobie wygodnie. Dobra, a to dużą maskę czy to mniejszą? Możesz kupić na razie mniejszą, a potem upgrade'ować na większą. Okay. Dobra, puszuj. Dobra. Ej, co to, Asia Afk? Czy ten Thresh? A nie. Ona zrekonektowała. No nie wiem, jak nie wróci, to trudno. Traci las hity. Dobra, ja go tam
obijam pod tą wieżą. Pamiętaj, żeby nie grać pasywnie. No okej. Tym bardziej, że jesteś Kennenem. Kennen opiera się na ostrym harasu i on zazwyczaj dominuje linię. Dobra, ten trash już chyba beknie albo będzie bardziej na defie czy coś. Mhm. Albo jak jest debilem, to będzie się wysuwał do przodu. No dobra, Rekalo. Lol, you mad trash. Dobra, jak tam las hitujesz? W miarę okej, masz 18, najwięcej w grze, wow. Wow. To nie jest akurat problem jakiś. Dobra, ja tutaj utrudniam ludziom życie. Na razie mam jeszcze picie. Dobrze, dobrze. O jest. Auciu, auciu, Asiu. To musiało boleć, dobra, ta zaraz padnie. Hej, możemy ją dajwować w sobie. No, na czwartym levelu to trochę hardkorowo. Nie ma lipy. Czekaj, ja jej tutaj spróbuję obić. O Jezu. Ona dostała tarczę jakąś. Od tego trasha czy tresha czy... Na Kennenie staraj się nabić, wiesz, swoje W, żebyś miał elektryczne. Podchodzisz, rzucasz shurikena i naciskasz od razu W i uciekasz. No dobra. Ewentualnie w międzyczasie, jak ci się uda walnąć Q, co nie jest problemem, od razu stunujesz. I możemy jeszcze klepać. Okej. Okay. Ashka już chyba wróciła też, ale oni mają ciężkie życie z nami tutaj. Wypij sobie potionka. Mówisz? Okay. No oni mają jeszcze junglera, to na pewno. Ja postawię pułapeczki. Powinienem to wcześniej zrobić, ale... No, Elise ma nawet dobre te galki z tego E swojego na tej pańczej formie. No, ona nie jest takim złym junglerem. No, Asia ma już tutaj Vampiric Sceptera, więc będzie kosić. Uważaj, żeby nie dostać kryta. No, właśnie. O, idzie, a o, no idzie, fajnie. Ona przylazła z drugiej strony. Dobra, muszę flashować, ale i tak zdechnę chyba, no. Dobra, ja ją tutaj staram się blokować. Aj. Nie wypiłeś potionka. Wszystko widla potionka. Zobacz, ile, jak mało ci HP zabrakło, żeby przeżyć. No. Gdybyś wypił potionka, na pewno byś to przeżył. Okej. Okay. Teraz sobie kupujemy to. Dobra. Czyli może jakiegoś warda pykle. Spok, możesz. Masz więcej kasy. No. Dobrze, tutaj ktoś zgarnął jakieś kile przynajmniej. Od... Nawet Katarina. No wiesz, dobijają mnie ludzie, którzy... O, na przykład nasza Katarina 0 AP, dobra, mniejsza. Dobijają mnie ludzie, jak patrzę, że kupują na przykład Doran Ringala, Lomala, AP Czempa, nie? No bywa, bywa. Jezus, co się tam dzieje? No... O, hardkorowo. Dobra, to ja sobie chyba zgarnę to Elis. Dawaj, dawaj. O, patrz na sukę. A, dałem ci heala, żeby mieć asystę. Dawaj, dawaj. Nie! Aha, no, dobra. Stun. Dobra, lipa. No co, ty boss deep. No, ale troll. Nic z tego. Wracaj sobie na bota. Ja sobie wrócę po kropelkę w międzyczasie. Dobra, ja sobie tutaj postawię bardak mniej więcej. Mhm. Starał się też obić tą ważkę trochę. O, dobra. Dobra, ja też kupiłem warda, także będziemy mieli na potem. A potem spłapkuję Tribusha. Będzie okej, w miarę. No spoko. A, ten Thresh... A, nie, Thresh ma AP z tej swojej pasywki. To jest bardzo silny champion, okazało się moim zdaniem. Jest całkiem spoko. No. Ja nim raz poszedłem na Dekery, nie? Tak, tak miałem zamiar go kupić, nie? Mhm. I kumpel dał mi swoje
hasło i poszedłem nim AD Carry. Kompletnie nie wiedziałem, po co mam iść, nie poszedłem AD Carry i ci powiem, że nie było nawet tak źle. No bo on ma swoje super OP Q, bo jak jesteś tam mocno pod AD, to bijesz nagle 800 damage'a z dupy. Ale tak, to nie jest jakieś szczególnie dobre. On ma taki problem, bo nie dostaje co level statystyk, bo ma swoją pasywkę. Tak, larwar czy coś. Tak, i nie dostaje też attack speedu i dlatego pod AD carry jest trochę lipa. Dlatego jakby coś, to musiałby być z Nunu. Dobra, ja spróbuję coś. Dobrze, dobrze. Uważaj, bo nie mają szósty. No i okej. A, ja jeszcze nie mam szóstego, ale już mam. Dobra, teraz już mogę działać. Staraj się właśnie mówić i wbijasz z... No, autoatakuj sobie minionki i jak już masz elektryczny shuriken. Aha. To jest chyba co piąty, coś takiego. To jest o. Co, tak, właśnie był. Sfailowałem. Ej, możemy tak zrobić, że damy im trochę puszczać, oni pójdą do przodu, jak ich zultuję i coś. No spoko, spoko, bo idzie akurat Rengar. No to... Okej. Okay. Ale też super support, nie pomyślał o Wardach. Chyba. Kurde. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Oj. Dobra, ja dostałem tutaj. Spróbuj się dobić. No, no. I dobra, masz killa. Jest moc. Dobra, nic z nią nie zrobimy. Po prostu się wycofajmy i farmy dalej. Okej. Okay. Ale dobry gag. Dobrze, idzie zobaczyć do nas Syndra tutaj. No to chodź, dawaj. Możemy... A nie, ona chyba sobie dobra. Tylko zwardowała. A nie, wlazła w moją pułapkę. Ej, no... Co ona robi, Taszka? Dobra, ja się teraz uleczę, żeby nie było sytuacji jak wcześniej. No, to jest bardzo ważne, żeby pamiętać. Powinieneś mieć właśnie... jakoś dosyć wysoko... HP ciągle. No, będę jeszcze tak, AP tank, coś takiego. O ja, jakaś hardkorowa akcja. O Jezu. O! Dobrze, dobrze, przytankował wieżę i ją zdjąłem. Dobra, to teraz możemy pushować. Okej. Okay. Ja tutaj ci pobijam te minionki. Tak naprawdę Rengar ci je zabierze. Ale chciałem dobrze w każdym razie. I to tak strasznie wkurzenie, na przykład na rankedach farmię sobie na midzie albo na topie, przychodzi jungler i on myśli, że jak mi zgankuje i zabije, to on może sobie farmi. No wiem, wiem. Nie, to zależy, bo czasem chcą dobrze junglerzy spuszować z tobą linię i wycofać się, żeby no, przeciwnik stracił. Bo ale ty jak... będziesz za długo, to sam puszował. No ale no wiem, nie. O co chodzi, po prostu no. Się zabierają farmy. Też tak czasem bywa. Ale jak coś, to nie zawsze chcą źle. Nie wiem. Bo też jak junglujesz, to wszystkie flamy, że o, przegrywam lane'a, to wina junglera. No to, to już tak jest zawsze, to na tym polega LOL. Stereotyp. No niestety. Z tym już nic nie zrobisz. Dobrze, dobrze. Zabijamy. Dobra, o wypa, dobra, okej. Okay. Mam double killa, chyba. Ktoś idzie do nas, ktoś idzie do nas, pingują. Dobrze, masz double killa. Teraz ja mam low HP, muszę się wycofać. No okej. Okay. Postawię jeszcze popeczkę tutaj. O Jezu. Dawaj, zabijaj, zabijaj. Sorry, myślałem, że zesuluję czy coś. Nie powinienem się wbijać tam w sumie na low HP. Dammit. Ale stunuj ją. No nie mam jak. Cooldown. O, okej. Okay. Nie, rzuć ją shurikenem, bo ona ma już dwa staśki chyba. A nie jeden. Dobra, nie będę jej dive'ał. Nie, dive'uj, dive'uj, Rengar będzie tankować wieżę. Aha. Jakby miał ulta, a dobra, ona poszła w krzaki bardzo mądrze. No dobra. To już nie wiem, co tam się dzieje. Dobra, już jesteście dość... głęboko. Wycofaj się, wycofaj się. Dobra, wiem, okej. Okay. Rengar już robi głupie rzeczy. O Jezu, stres przyszedł. Ja trochę zwaliłem, albo nawet bardzo zwaliłem, nie powinienem się tam wbijać generalnie. A i zmaksuje drugie W chyba, nie? Tak. No okej. Okay. Pierwsze Q. Możesz nawet pierwsze W maksować. Zależy co chcesz robić. Dobra, to ja się może teraz cofnę, co? No, zdecydowanie. Jeśli ci się uda, to zestunuj ją. No bo dobra, spoko.
teraz. Dobra, stać mnie na łaskę, ale ze mnie bogacz. O, i na tą drugą też to od razu sobie kupię. No i dobrze. Jak tam trade dioch na topie? Aha, 0-2, okej. Okay. Proste pytanie. 0-2 i wszystko jasne. Wow, Jax tu wyleciał. Znikąd. Jax jest generalnie toperem naszym, to co on robi na becie? Nie pytaj. Moglibyśmy to opuszczać, ale nie wiem co ten Jax. Jest tutaj ta. O ja, moja myszka poleciała. Tak, Elise tam jest. Kurde. Przydałby się jakiś support, to by powardował tą dżunglę. No ja mogę już postawić wardzika. Postawię sobie go... O ja, tutaj się coś dzieje. Elise jest tam ciągle. No dobra. Thresh, dobrze ultuje ten Thresh. Jezu. Dobra, zabijesz, nie? Okej. Okay. Tak. Nie wiem co ona sobie myślała. Dobra, to puszuj, ja tutaj... Idzie Syndra, dawajcie ją, rozwalimy sekundę. Aj, mają też chyba Warda. Okej. Okay. A bo zrobiliśmy to zbyt oczywiście. Dobra, to możemy to puszuć. Tak, weźmy sobie wyżyczkę teraz. On tego nie ma szans obronić. Ja to puszuj. No i gitała. Policja, a u mnie to chyba słychać. Oh god damn, powinienem zamknąć oczy. Dobra, trudno. Takie ten, efekty, takie... Okej. Okay. Dobra, ja zaraz ich zestrzelę. O, bardzo dobra dzidę, fenomenalna. Dawaj, wbijamy w nią. Jak ją zestunujesz, to... O, uciekaj. O Jezu! Stunuj, ultuj. Dobra. Dobra. To, że zultował. Dobra, to było zbyt hardkorowe, moim zdaniem już. Lol, tam jest jakaś Syndra. Dobra, buty by mi się jakieś przydały, bo tak prawie na bosaka latam. W laczkach. Wow, to jest Thresh. Cześć, panie Thresh. O, Thresh idzie full tank? No. Okej. Okay. You bet Thresh. Wow! Jaki gangbang! Skąd oni tu się wzięli? Poleźli tędy jakoś. Niby taka Ashka z healem, a tu proszę bardzo. No. O, dobra, ja tam lecę już. Wow, ale śmieszna akcja. Dobra, ja tutaj sobie w tej grze pójdę hardkorowo. O Jezus! A nie, dobrze zrobili, ale ja chcę fraga. No dobra, wow, już. Akcja. Piękna akcja. A wyszło jak zawsze. Dobra, dobijesz i tak. Teraz biegnij tam... Ja postaram się Thresha zabić może. Staraj się go zestunować jak najszybciej. Oj. No dobrze, nie chase'ował Rengara. Dorobi mi ktoś zaraz tutaj... A nie. Dobra, zjebałem. Nie, spoko. Farm się na razie... Aczkolwiek ja sobie wezmę Blue. Przyda mi się. Ej, ta... Nie ma Blue. A nie, jest Blue. Ta Elise w ogóle czyści naszą dżunglę, czy co? Nie wiem, chyba nie. Ale my też mamy junglera. Aha, no to... Stary, to jest najwyższy poziom. Ja. Wow, jak morduje Jaxik. O, jak pada Jaxik. O. Ta Elise tutaj widzę fraguje ostro. Mhm. Dobra, ja sobie tu poorduję. Czyli ten support nie jest taki support, bo też sobie tutaj dzieli się z tą Ashką. Laskitami. O, bardzo głupie ze strony tej. No bo ona ma swoje E. No tak, ale... Dobra, macie. Dobra, mam asysty, jest moc. Siła. Redzik? Możemy wziąć Redzika. A, nie ma.
O, możemy, panie rzęgarze, dawaj, zabijemy. O Jezu. Rengar pussy. Weź sobie teraz budki do penetracji. No wiem, wiem. Właśnie, masz super heala, jak chcesz. O, właśnie, daj mi super heala. Nie maksuję go oczywiście. No dobra, ale jest super i tak. Dobra, ja tam biegnę do Jacksika, bo... Dobra, ja tutaj postaram się puszczać tego widza. Uważaj, bo jesteś sam. A, dobra. Co myślałem, że przyjdą do Jacksa, ale nie. O, bardzo mądrze, Rengar. Ja sobie tutaj sam podefam Mida na trzech. Bardzo dobrze. Ty możesz sobie iść robić dżunglę. Wow, panie. Idź pan. Biegnę. Nie wiem, czemu ona się tam biła generalnie. Nie... Ale jest Rengar. Bij się. Jezu. Wow, ona uciekła mi z mojego, z mojej dzidy. Nie. W pajączkę trafiłem. Gin pajączku. Dobra, ja sobie poskaczę do farmy na bocie. Dobra, sobie wrócę chyba po te budki. No, powinieneś już. Mam nawet hajsu trochę, hajs się zgadza. Dobrze. Jak coś, to dużo osób pewnie będzie się pytało, czemu nie spellvamp na Kennenie. Już spellvamp generalnie jest dosyć słaby, już go za bardzo nie warto składać. No sobie. I potrzebowałbyś teraz tego heala małego co chwila? To jest takie... Taka trochę głupota moim zdaniem już składanie ciągle tego spellvampa. Dałeś sobie radę bez jakichś sustainów. Teraz podczas teamfightów niewiele ci da. Niby ta... Ale wiesz, ja kiedyś składałem też spellvampa na Ahri, nie? Bo ona ma ten pasyw taki. Mhm. To też najlepiej pójść w damage wcześniej. Dobra, na mida już biegnę. Tam jest hardcore'owo. A Trynda jest AP? Nie, nie jest AP, dobrze. Przynajmniej tyle. Dobra, wbijamy. Okej, okay, ulti. Dobra, chyba zjebałem. Wow! No i co, nic nie zjebałeś. O, ja zjebałem. A sobie wskoczyłem pięknie w kulkę. Dobra, idziemy tego trydziocha teraz. Ty tam uważaj, bo masz mało HP. To będę się tak bardziej tak... Będę tak asystował Rengara. No, ale ty masz od razu stuna, możesz walnąć, także spoko. Dobra, już go nie dogonicie. Dobra, już. Ja sobie wrócę. Weź sobie farmę na topa. A, nie, no... nie recall'y. Dobra, to sobie zgarniemy tutaj. Zaraz mnie te creepy ubiją. Jak najszybciej muszę Giant Belta sobie złożyć. No teraz sobie możesz pójść w Relaya, potem w Zonie. Albo no. Nawet pierw w Zonie. Zonie jest na Kennenie mega mistrzowska. Moim zdaniem to jest najważniejszy item dla niego. Pierw w Zonie mówisz? Jak chcesz akurat, to jak będzie ci lepiej się grał, bo build powinien być, wiesz, ze względu na ciebie. Żeby tobie się wygodnie grało, a nie mi. W sumie, no mogę złożyć w Zonie, bo teraz są te takie teamfighty, ale no. Już złożyłem tego Blazing Wenda, więc nie będę go chyba sprzedawał. Nie, no spoko, spoko. No, okej. Okay. Dobra, to teraz jestem trochę tanki. Dobrze. O, Eliza Warbok, okej. Okay. Bardzo dobrze robi. Jest Warmok OP teraz. Co sobie? Tam ta Aszka się tak ale ukręci. Dobra, nie wiem co to była ze strzała, ale oni są na bardzo low. O, brawo Eliza. O Jezus! O Jezu! Dobra, ej, nie mam energii na ulti, nie? Ja nie mam na nic HP.
Jestem tutaj od baitowania tylko. O, Jaxik się zabije sobie Elis. Och. Dobrze. Dobra, ja sobie to zworduję przy okazji, skoro ich już nie ma. Właśnie dodali teraz w tym nowym patchu, z tym nowym shopem i tak dalej, że są te OP itemki i z tym, co dają HP i te wardy są w tym, nie? Mhm. To jest dobre na supporta i nawet na topa możesz sobie to kupić na mida. Na przykład na Katarinę możesz to kupić, żeby się dashować do wardów, mieć do końca gry wardy za friko. Także to jest bardzo fajny item. A przede wszystkim na supporty jest fajne, że nie musisz kupować już przez całą grę wardów. No. Tylko wiesz, jak chcesz pinki, nie? No tak, no pinkują to must. W sumie to ja bym zaproponował nam smoka właśnie. Okej. Okay. Dobra, dobra, tam... O, dobra, zultowałeś? Tylko idzie do nas Elise, także dosyć hardcore. Nie wiadomo, czy to mają Barda. No i Katarina wpadnie w najgorszym wypadku. Dobra. Ale mamy Drake'a tu. No dobra. Jest spoko, ale uwaga na trędziocha. No dobra. Ja tutaj pozostanę na dystans raczej. O Jezus, kupię ulti Thresha. Dobra, nie wiem, czy my tam coś zdziałamy. Dobra, może my w sumie... We trójkę jesteśmy na ostrym low. O, tutaj jest tylko... O Jezu. Nie! Chciałem zabić nie, pajączka. Nie, Katarina! Dlaczego się flashnęłaś, masz być za mną? Dobra, ty sobie uciekniesz, Katarina, też, także spoko. A ja tutaj chciałem dobić pajączka i tak się skończyło. Ach, ten pająk. Jezus, ten też Warmoga złożył też. No. Ciężko będzie. Warmogi są OP teraz, tego to ciężko jest kontrolować generalnie. Dlatego dobrze, że masz ten swój itemek, tą maskę. No bo maseczka bierze 10% HP. Tak. Także na pewno nie będzie zła. Fajnie jakby Jaxik kupił ten fajny Blade of the King, coś tam. Coś takiego. Tak, to jest teraz OP. No, na Jaxa jest świetny item. No ale on idzie oczywiście w Gunblade'a. Trzy nitki nie złożył na start. No pierw kupił Ginso, także średniawo. Dobra, ja sobie tutaj zworduję. Nie wiem, gdzie my wszyscy idziemy. O, możemy w sobie zbagdorować tą Elise albo... coś. Nie wiem, dobra, biegniemy wszyscy za Jaxem. What the fuck? Nie, idziemy teraz na tą farmę pewnie. A nie, a nie. Nie, my to po prostu błądzimy moim zdaniem. No dobra. Coś mi się wydaje, że teraz tu przyjdą. Coś mi się wydaje, że nie wolno tutaj śledzić jakichś debili. Zagubieni. Zbardowaliśmy chyba z minutę na bieganie w kółko. No, trzeba coś puszczać, nie? Tego może bota? Nie, ogólnie nasze... I nie się nawet dobrze trzymają, chociaż ten top jest spuszowany. Ale nie wiem, Jax pierwszy spuszował, czy ten Trynda? Chyba Jax wygrał. O Jezu, co się tam dzieje? No, Jax się wbił w dwóch i padł. Będzie ciężko to wygrać, oni dobrze się budują. 2K Elo player. Dobra, tutaj słowa strzała. Ale HP ciężko skontrolować teraz. Dobra, tutaj jakiś super fight będzie. Potrzebny ult, ale... A dobra. Ej, co my już nie mamy turreta? No, już od jakiegoś czasu. O Jezus. Dobra, tutaj będzie Aszka przychodziła. Spoko, spoko, nic mu nie wyszło. Dobra, tam... A, tam był jakiś słaby ult. No i dawaj, możemy w towarzyszku. Możemy wbijać. Tylko ja bym uważał na pająka. Już nie możemy.
A, złapali mnie. Ciężko będzie ich skontrolować, no. Cholercie. Dobra, ulti. Dobrze, dobrze. No, gdybyś miał tą zonię, nie? Ale losuję. Dobra, użyj Asia. Nie! Yeah. Jaka low... Ej, olej jest jakaś... Dobra. Ace... Nie, nie ma Syndry. A, bo Syndra zdechła wcześniej przez Rengara, nie było jej w teamfajcie. Także dobrze, że się biliśmy teraz, całkiem spoko wyszło. I bierzmy, puszujmy to. Ej, od zoni zacząć, nie wiem... Od tego, od tej dużej pały, czy od Armora? No, na co masz hajs? Jak masz 1600, to bierz dużą pałę. Okej. Okay. Na razie mam mało hajsu. Spoko. W ogóle ja do tej starej Katariny przed tym ten wizual upgrade miałem taki sentyment, nie wiem. Trudno mi się było jakoś przeżyć. A do tej starej, w sensie jak miała stare W jeszcze? Tak. No ja też pamiętam. A to były czasy. Ale była, no, miała mniejszy damage, teraz ma OP no, damage, ale no nie ma cały czas tych cyceków. No. Ale mimo wszystko jak dostanie tą swoją pasywkę, to jest mistrz. Jest w ogóle ulti co sekundę. No. Jak dwa razy możesz użyć takiej ultimy w tym fajcie. O, killing spree, dzięki. Zabiłem kogoś. Nagle takie shutdown. Generalnie to Syndra wpadła w pułapkę moją jakąś. Jakby ktoś nie wiedział, co się stało. O, bardzo dobre ulti. Dobre, dobre, bo Rengar jest OP, może... Wow! Rengar jest teraz OP i może praktycznie zwanhitować AD Carry. On jest w dżungli, także nie ma takiej kozackiej farmy jak na topie. Nie, te pajączki nie biją aż tak kosmicznie. A dobra, jesteśmy na dobrej drodze, żeby to wygrać. Bezu. No, no. Dobra, i stun. Dobra. No. Dobra, masz heala. Ja tutaj zacznę popkować. Trydioch, byk. A, Tryndal tutaj skacze. Dobra, uwaga, uwaga, bo mogą zabić tego Jaxa na przykład. O. Ja mam ulti zawsze. O ja, nie? Jak on biegnie, co on zrobił? To było mega smutne. 2KL. No, dosłownie. Dobra, on coś te... Te trydda, okej. Okay. Dobra, weźmy sobie inhibitor teraz praktycznie darmowy. I przerzućmy się tutaj od razu. No dobra. Darmowy gold. Oni się jeszcze nie respią, także możemy pushować. A Gimper się sprzedał, nagrywa z Palasidem. Poczekaj na minionki. O, dobra, on mi nic nie zrobi. O Jezu. Spoko, on mi nadal nic nie zrobi. Nie mam stula. Nawet. Nie wiem, zmarnował Ignite'a, ulti, w ogóle wszystko na Kiciusia. Kiciuś ucieknie. Bo w ogóle fajny nick. Fuck Google, ask me. A, spoko. Ta nasza Aszka... Infinity... Ale mi się wydaje, że zamiast tego... A nie Lasha, o Boże.
Dobra, ja sobie pójdę w tej grze w super mega high elo penetrację. Okej. Nie wiem, czy to się nadaje. A myślę, że nie będzie też złe. To będzie okej. Testowałem ten build i był w sumie całkiem spoko. A co, a złożyć po Zoli czapkę? Co ty masz teraz? Poczekaj. Bo teraz Zoli będę miał. No Zonia i potem Rabadaba. No. I jeszcze Abyssal i jest mistrzowsko. Generalnie jest dużo buildów, mógłbyś pójść po prostu Abyssal Zonia, albo czapka Abyssal Zonia, albo czapka Zonia Abyssal, nie wiem, jakieś mi dane z kombinacji, nie? To zależy. Ale nie są, mieli w miarę zbalansowany damage. O dobra, tutaj trash. Dobra, ja sobie tutaj... O, bardzo, fenomenalna dzita. A zostaw Kiciusiowi killa. Panie... O, panie pająk. O. Dobra, puszujmy... Aha, Jax. Jax, odda radę. To jest mój zawodnik. Zobacz to. O, super heal. Ale Jax naprawdę bardzo dobrze zagranie było. No. Dobra, to mamy Zonię, możemy się bawić w team fighty. No, dlatego warto jest nawet kupić Zonię jako pierwszy item. No pierwszy, drugi, wiadomo, nie? No. Dobra, ja potrzebuję jeszcze... Jeszcze trochę golda potrzebuję. Że tak powiem, dat ni dali. Chłe, chłe, chłe. A ja generalnie tu jestem trochę sam. A, jesteś jeszcze już ty, nie. Dobrze, dobrze. A ja muszę mieć 16 level. Dobra, może nie. Ale... Walaś się. A, ale stun. U nich pajączek ma tylko. I to moglibyśmy go zabić. O kurde, dobrze zultował. Trędziorzek. Dobrze. Dobra, teraz dawaj się na bota. Idziesz, idziesz, dobrze. Szum, szum, szum. A ten Jax co? I no, ja chcę użyć mojego ulta z Zonią. Aha, dobry stun, Rengar. Wow, wszystko niszczymy, jaka moc. W sumie teraz miałeś dobrą okazję. Dobra. No teraz to się sam wciągnął. Ej no, no co jest, 4 klikałem. A jak mam Silence'a, Stun'a albo coś, to mogę użyć Zeoni, czy nie? No nie. A okej, okay, to wszystko jasne. To możecie już to sobie kończyć, jak chcecie. Shut down, no! Wstała niestety. No, kończcie panowie. Wstydu, oszczędźcie. Boże. Wow. Kto jest u nas tak nafidowany? Jaxik w sumie bije, ale Jax jest OP postacią po prostu. No. Ale wszyscy mamy spoko farmę. Nafidowani jesteśmy.
A, i oni się wybronią, będzie to jeszcze trwało. Ej, Chociaż zobacz, nie. tą Aszkę zabiją creepy, patrz. No, ona nie jest jakimś zawodowcem szczególnym. Boże. Oh, man. Okej, GGWP. Dobra, także dzięki za oglądanie. My się z wami żegnamy. No. No i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć, trzymajcie się. No, na razie.